Od Redy aż po Gdynię, łącznie ponad 7 km nowej drogi, która stanowić będzie alternatywę dla Krajowej Szóstki i znacznie ułatwi dojazd kierowców do Trójmiasta. Rok temu rozpoczęto pierwsze prace ciągiem ulic Leśna i Cegielniana. Dzisiaj już widać pierwsze efekty, a zakończenie prac zaplanowano w drugiej połowie przyszłego roku. Najważniejszym celem rozpoczęcia tej inwestycji, największej inwestycji w historii wejherowskiego samorządu powiatowego, było stworzenie alternatywnego połączenia dla drogi krajowej nr 6, dla kierowców poruszających się z kierunku Wejchrowa, Redy i Rumi w kierunku Trójmiasta. Czyli generalnie wszyscy kierowcy z terenu Małego Trójmiasta Koszubskiego korzystający z tego alternatywnego połączenia będą mieli od września przyszłego roku zdecydowanie bardziej ułatwiony dojazd do Trójmiasta, do Gdyni, do Sopotu, do Gdańska. Aktualnie wykonano już m.in. układ szkieletowy. Wykonana została warstwa wiążąca. Jeszcze pozostało na większej długości wylanie tej warstwy tak zwanej ścieralnej, ale to nastąpi dopiero prawdopodobnie w roku przyszłym na zakończenie inwestycji po to, żeby ta warstwa ścieralna stanowiła jednolity taki monolit. W tym roku realizowane będą jeszcze prace związane z budową tuneli kolejowych. Czy wiaduktów kolejowych, jak to mówią kolejarze. W Redzie do wykończenia zostało jeszcze przejście dla pieszych też w Redzie. Chcę tutaj powiedzieć, że to przejście będzie wyposażone w dźwigi dla osób niepełnosprawnych, także osoby niepełnosprawne również będą mogły się tym przejściem podziemnym przemieszczać. No i jeszcze pozostanie do wykonania przeniesienie około 800 metrów toru tak zwanej linii helskiej. Termin przeniesienia linii helskiej nastąpi prawdopodobnie w kwietniu przyszłego roku. Całość inwestycji prowadzonej przez powiat wejherowski wynosi 57 milionów złotych, z czego prawie 2/3 stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.